Dzisiaj byliśmy na spotkanie, byliśmy zaproszeni przez Fundację Batorego na spotkanie Usłyszcie Nas, akurat czego potrzebujemy dzisiejsze dni. Są cudzoziemcy, którym pomagałam. Dzisiaj dzięki Fundacji Polskie Forum Migracyjne mam możliwość dalej im pomagać. Cudzoziemcy, uchodźcy, migranty, o których zapomnieli w tych czasach. I przyszłam tu, żeby dowiedzieć się, nauczyć się więcej czegoś, jakby im lepiej pomóc. Pierwszym elementem dzisiejszego warsztatu było przedstawienie się i to było też cenne, ponieważ wymieniliśmy się swoimi doświadczeniami związanymi z naszą działalnością i też z naszymi doświadczeniami w zakresie działalności rzeczniczej pomiędzy różnymi organizacjami. Jest to ciekawe o tyle, że każda organizacja jest inna i zajmuje się innymi sprawami. Jest też okazja do takiego networkingu i wymiany swoich doświadczeń i lepszego poznania się i swojej działalności. Realizujemy w Lublinie projekt pod nazwą Develo Watch. Patrzymy się na to, jakie są relacje i zależności między deweloperami, inwestorami, a Urzędem Miasta oraz monitorujemy inwestycje deweloperskie. Fundacja Rodzić po Ludzku prowadziła projekt na straży Rodzić po Ludzku w czasach kryzysu. Był to bardzo potrzebny i ważny projekt, który realizowaliśmy w czasie pandemii. Pilnowałyśmy tego, żeby to bezpieczeństwo medyczne nie zabierało nam wielu naszych praw, w tym prawa do porodu rodzinnego, do obecności bliskiej osoby, do kontaktu z własnym dzieckiem. Dzięki temu, że mogłyśmy organizować różne działania w tym zakresie, no udało się w wielu miejscach przywrócić praktyki, które opierają się na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia. Jestem mamą dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Moja córka ma 20 lat. I stwierdziłam, że to jest dobry czas, żeby podzielić się doświadczeniami i powiedzieć innym rodzicom, jakie rozwiązania zastosowałam w swoim życiu. Spotkałam na swojej drodze Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu, które pozwoliło mi rozwiązać problem opieki krótkoterminowej w ich domu Poranek w Poznaniu. Uczestnicy projektu prawomocni to są osoby niepełnosprawne, zapoznają się z wieloma aspektami życia codziennego. Uczestnicy nie tylko brali udział w samych szkoleniach, prelekcjach, gdzie zdobywali jakąś wiedzę, ale co najważniejsze, brali osobiście udział w wyjściach do właśnie instytucji publiczny, jak Urząd Miasta, Urząd Powiatu, byli w kinie, byli u fryzjera, byli w sklepie, dokonywali zakupów. Na przykład osoba niewidoma korzystała z bankomatu, podłączając słuchawki, mogła jako samodzielnie obsłużyć bankomat. Zajmuję się projektem Kobieca Perspektywa Zarządzania w Sporcie. To jest projekt, który ma na celu z jednej strony zwiększenie roli kobiet w polskim sporcie, ale z drugiej strony też spowodowanie, żeby sport był pozbawiony w większym stopniu dyskryminacji, żeby zatroszczył się o równe prawa i o równość w tym sporcie. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj. Ze względu na to, że po tym okresie szkoleń online'owych wreszcie w grupie osób, które zajmują się w gruncie rzeczy bardzo podobnymi tematami, możemy wspólnie się spotkać, wspólnie pogadać, wymienić się też własnymi naszymi doświadczeniami.